Siema, tu z tej strony Szmita, też już kolejny odcinek z American Truck Simulator. Widzicie tę oto krążającą się ziemię? No właśnie, połączyłem nasz profil z kontem World of Trucks. Wiecie co to jest za ten portal? Zaraz się dowiemy. Co dalej? O, wcześniej był taki przycisk pod napisami Manager Modów, który mniej więcej prezentuje się tak. A widzicie to jest World of Trucks? Pewnie to jest taki specjalny portal dla American Truck Simulator jak i Euro Truck Simulator 2. Dobra, tak więc bez zmiennego gadania zaraz chodzimy. Wybaczcie mi za ten oto napis bandicam.com, ale przeprowadziłem się z Mirelisa Actiona do bandicama. Co zaszło pomiędzy naszymi odcinkami, czyli tak w ciągu 3 tygodni? Zmieniłem ciężarówkę. Po prostu w tamtej ciężarówce, nie pamiętam, zresztą macie gdzieś tutaj screenshot z poprzednich odcinków. Po prostu powiem takie dla przypomnienia. Po prostu włączyłem gdzieś niechcący retarder. Po prostu zasuwało gdzieś takie 25-30 mil na godzinę. No i dalej nie dało się rozwijać szybszej prędkości. Tak więc nie wytrzymałem. Zamieniłem ten szymel na taką oto srebrną ciężarówkę. Nie no, podoba mi się tylko brakuje trochę mocy i szybszej i większej prędkości maksymalnej. Tamtej było, no nie wiem, gdzieś tak 80 par mil na godzinę. A tutaj 65. Dobra, tak więc pierwszą funkcją, z którym trzeba mieć konto World of Trucks, to jest właśnie zamówienia zewnętrzne. Zamówienia zewnętrzne. Mamy różne ładunki, do wyboru, do koloru. A w ostatnim tygodniu coś nowego doszło. To jest takie wyzwanie od World of Trucks i SS Software, które mamy dostarczyć 10 ładunków z zamówienia zewnętrznego World of Trucks. Ale jest jedna uwaga, czy trzeba dostarczyć z miasta A do miasta B. Dlaczego? A nie tak jak inaczej, bo po prostu to się nie liczy. Trzeba by takie w jak najbliższym mieście, w innym. Nie ma takiej możliwości się w Rocek, Los Angeles, Los Angeles. Nie ma tak. A, i że za to, że będziemy robić 10 różnych ładunków, chociażby z najmniejszym uszkodzeniem, dostanie się takie zajebiste DLC, jak i do jednej, jak i do drugiej gry, która ostatnio została wyprodukowana przez SS Software w ciągu ostatnich 5 lat. Czyli mowa mi tu o ATS-ie i ETS-ie. Taki DLC to są głównie te malowania. Kurwa, spodziewałem się, że to będzie najnowszy płatny dodatek DLC, czyli FIFA La France.
ale niestety musiałby nieco sobie. Musiałbym ją kupić, ale przynajmniej na szczęście znalazłem jakąś puchę. Dobra, tak więc znajdźmy jakiś ładunek. A, to był taki oto nowy ładunek. Upominki. Dobra. Zobaczymy, gdzie. Gdzie indziej. Dobra, tak więc jademy. Powinien podjechać gdzieś na północ, no zachodnią część Kalifornii. Zobaczmy, czy zasoby są zaliczone. Zaliczone. Tak mniej więcej wygląda konsekwencja połączenia z kątem World of Tracks. Owszem, miasta są zaliczone, ale nie ma teraz pomiędzy nimi. Zaznaczone przez nas. Czy przeze mnie, czy od innych graczy? Ja sobie chciałbym gdzieś. Michał? Dobra, przeszedł. To twoje spodnie wybrane. Dobra, tak więc jeden. Let's go. Tylko zobaczymy gdzie. Gdzie my będziemy jechać? Gdzie? A, przypominamy sobie. Gdzie było, nie było. Gdzie było ATS-em jest ETS drogi. Po prostu pomyślałem sobie, żeby sobie przerwać. Dopóki nie dokupię tego cholernego dodatku Viva La France. Tak więc bierzmy sobie jakiś ładunek. Kurda, nie ma. Nie ma gdzieś bliżej tych upominków. Najbliższe to jest Torino. Tak więc jademy. Z kurwami.
co mógłbym powiedzieć o World of Drugs? O, mam. Dzięki temu profilowi, dzięki tej funkcji, można mieć, można jak na przykład zmienić tablicę rejestracyjną, jak na przykład na swoje pseudo, na pele jaką, chociażby to pasującą do swojego rejonu, oraz mieć swoje własne zdjęcie profilowe na profilu gry. Czasami sobie myślę, że jest on obowiązkowy, żeby zagrać w grze wieloosobowej, jeśli ktoś tego chce. Ale niestety trzeba się zarejestrować na konto w World of Drugs. Jeśli się mylę, to was tym nie poprawcie i przepraszam was za to. Jak mniej więcej spędzimy święta Bożego Narodzenia. Nie no, póki co to nieźle sobie spędziłem. Chociaż przez ostatnie parę dni przed Wigilią było trochę nerwowo, bo po pierwsze, ja po prostu chciałem sobie odpocząć od wszystkiego. Po prostu nie to się, że ciągle się uczyłem jak szalony, że po prostu nauka coraz bardziej robi się trudniejsza, denerwująca. Ale również przez te kurwe debile z wrocławskiego Nowego Dworu w ETRS-ach. Po prostu chcecie, każdy z was chce, żebym je był szczęśliwy i oni tak samo. Tak więc nie możecie tak na mój sposób stawiać sobie na swój, kurwa. Ja próbuję to uświadomić na talce, to kurwa nędzę. No tak, później. Nie, po prostu ciągle mnie gnębiło. Czy uda mi się spędzić dwie wigilie? Jedną u siebie, a drugą u babci. W takim samym rejonie, gdzie mieszkają typowe Teresy, czyli ekipa Malczyńskich. Jeśli ktoś z was wie, gdzie oni mniej więcej mieszkają, to podajcie mi komentarz. Tak więc zobaczmy mniej więcej, jak wygląda pustynia nocą. Just start. Póki co to tyle z mojego gadania.
Dobra, tak więc nie będę wam przydłużał specjalnie, bo już trwa ponad 40 minut. No dobra, szukajcie my jakiegoś zlecenia na kolejny odcinek. No dobra, tak więc kończymy odcinek z American Truck Simulator i zobaczymy się w kolejnych. Jeśli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to postawcie subskrypcję kanału. Tak więc do kolejnych odcinków. Hejo!